Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję rowerka dla dziecka hiszpańskiej marki Injusa. Od jakiegoś czasu szukałam dodatkowego pojazdu dla mojego syna i zdecydowałam się właśnie na taki trójkorowy rowerek marki Injusa, model Deluxe City Max. Dokładne wymiary rowerka, jak również link do samego rowerka znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Rowerek może być używany od około 6 miesiąca życia, gdy dziecko potrafi już samodzielnie usiąść, do około 3-4 lat. Rama rowerka wykonana jest z aluminium. Rowerek w funkcji prowadzenia przez dorosłego wyposażony jest w trójstopniową regulowaną rączkę do sterowania. Na uchwycie zamontowany jest również uchwyt na butelkę oraz można zawiesić na nim dołączoną do zestawu torbę. Nad tylnym kołem znajduje się pojemnik, do którego możemy wkładać np. zabawki dla dziecka. Na tylnym kole znajduje się również hamulec nożny dla rodzica. Ergonomiczne siedzisko dla dziecka zostało zaprojektowane z myślą nie tylko o wygodzie, ale również bezpieczeństwie dziecka. Zarówno oparcie, jak i siedzisko rowerka jest regulowane. 5-stopniowe pasy bezpieczeństwa łatwo można dostosować do rozmiaru dziecka. Za oparciem znajduje się regulowany daszek chroniący dziecko od słońca. W wersji od 6 do 12 miesięcy dziecko możemy zabezpieczyć dodatkowym drążkiem. Przed kierownicą znajduje się uchwyt na picie dla dziecka oraz ergonomiczny podnóżek dla dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy. Gdy chcemy korzystać z rowerku bez funkcji sterowania przez dorosłego po 24 miesiącu życia, demontujemy drążek oraz podnóżek. Rowerek posiada antypoślizgowe pedały. Na szczególną uwagę zasługują również koła rowerka, które pokryte są specjalną gumą, dzięki czemu rowerek cicho się prowadzi po asfalcie czy na przykład chodniku. Już po kilku przejazdach zauważyłam, że moje dziecko bardzo lubi jeździć w tym rowerku, ponieważ ma bardzo szeroki kąt widzenia i może po prostu bez problemu obserwować sobie świat i na pewno jest mu w nim bardzo wygodnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do innych filmów. Do zobaczenia!